Jak dobrze, matko, że nowożeńcy z Kany Galilejskiej zaprosili cię na wesele. Jak dobrze, że tam byłaś. Bo właśnie ty pierwsza zauważyłaś brak wina. Jak zwykle czuwająca i zatroskana, widząca najmniejszą potrzebę swoich dzieci, nasz los nie jest ci obojętny, Maryjo. Zaradzasz potrzebie, jak umiesz najlepiej. Udajesz się do Syna, bo dobrze wiesz, że tylko On może i chce zaradzić ludzkim potrzebom. Nie biegasz po sąsiadach, by pożyczyć. Nie idziesz do sklepu, by nabyć. Nie użalasz się nad brakiem nowożeńców i nad tym, że narazili się na wyśmianie i może przez wiele miesięcy, a nawet lat, na wytykanie ich palcami. Kierowana wiarą działasz, ale działasz na Boży, nieludzki sposób. Idziesz do Syna. Jak bardzo wierzyłaś słowom anioła, iż ten, twój jednorodzony, jest Synem Bożym. Poszłaś do Syna, bo wierzyłaś, że może zaradzić każdej ludzkiej biedzie. To tak proste, matko, a tak bardzo trudne. Wiele razy, doświadczając swoich braków i słabości, starałam się zaradzić, rozwiązać je na swój ludzki sposób. I często wszystkie moje poczynania stają na niczym. Zamiast wybrać to jedno, jedyne i najprostsze rozwiązanie, iść do Jezusa. Matko, zapraszam cię do mojego życia, bo tam, gdzie jesteś ty, jest też Jezus. Bo tam, gdzie jesteś ty, nie muszę się martwić, bo wraz ze mną zaniesiesz moje prośby do Jezusa. Bo tam, gdzie jesteś ty, niczego nie zabraknie mi do mojego zbawienia. Matko, ucz mnie w każdej sytuacji, nieś swoje życie do Jezusa.